Cześć! Dzisiaj postanowiłyśmy podzielić się z Wami przepisami na zrobienie nietypowych naleśników, bo na pewno wiecie, że można je przyrządzać na różne sposoby. Dokładnie. Poza tym, co kraj to obyczaj. Więc zobaczcie, jakie pyszności dla Was dzisiaj przygotujemy. Na początek zapoznam Was z jednym z moich ulubionych przepisów. Naprawdę. Zobaczycie, jak zrobić przepyszny, puszysty, dobrze wyrośnięty naleśnik. Najlepsze jest to, że z patelni i w piekarniku, znane z amerykańskiej kuchni jako Dutch Baby. Brzmi nieźle. Na początku wbijam do miski 3 duże jajka i lekko je ubijam tylko do pokazania się pierwszych pęcherzyków powietrza. Następnie wlewam 180 ml mleka i krótko ubijam. Dodaję kilka kropel ekstraktu waniliowego, szczyptę soli i ponownie ubijam. Teraz dodaję 100 g mąki pszennej i mieszam do połączenia się składników. Na kuchence rozgrzewam patelnię z 2 łyżkami masła klarowanego na takiej patelni, w której można też piec w piekarniku. Teraz wlewam przygotowane ciasto i wstawiam do piekarnika rozgrzanego na 220 stopni, po czym piekę od 15 do 20 minut. Po wyjęciu od razu nakładam owoce i opruszam cukrem pudrem. Całość świetnie smakuje także z lodami. Naleśnik prezentuje się bardzo apetycznie. Jego nietypowy wygląd sprawia, że od razu chce się go spróbować i dobrze, bo jest wyjątkowo pyszny. Tymczasem opowiem Wam o czymś bardzo ważnym, o tym, co dzieje się w naszej ekipie. Jak dobrze wiecie, jesteśmy rodzicami, dlatego większość czasu skupiamy właśnie na dzieciach. Dobrze wiemy, jak szybko czas ucieka. Wielu z nas jest przytłoczonych codziennymi obowiązkami, takimi jak szkoła, praca, dom, terminy. Wpadamy w wir rzeczy, które nas przytłaczają, z których jest bardzo ciężko wyjść. Dodatkowo wszystko to, co się dzieje teraz, bardzo rzutuje na nasze życie, a chwile spędzone z rodziną są bezcenne. Wiele na ten temat myśleliśmy i wspólnie z chłopakami z 5 sposobów na postanowiliśmy wyciągnąć ręce do rodziców i dzieci, którzy myślą podobnie jak my. Z naszą działalnością wychodzimy poza YouTube i zachęcamy Was do tego, abyście w tę drogę wyruszyli razem z nami. Projekt Tata. To książka, w której nie znajdziecie psychologicznych wywodów, ale patenty, które w dosłownie 20 minut będziecie w stanie zamienić na coś, czego nie kupicie za żadne pieniądze. Radość w oczach dziecka. Tej książki nie znajdziecie w żadnych księgarniach. Jest dostępna wyłącznie w internecie na stronie tataalt.pl. W tym momencie rusza jej przedsprzedaż. To oznacza, że do 1 grudnia możecie zamówić projekt Tata z darmową dostawą kurierską na terenie całej Polski. Jeżeli japońska kuchnia kojarzy Wam się tylko z sushi, to koniecznie musicie sobie zrobić japońskie fluffy pancakes. Łapcie przepis na wyjątkowo puszyste naleśniki. Dawaj! Do dużej miski wbijam 3 żółtka, wlewam 100 ml mleka, 50 g roztopionego i wystudzonego masła, kilka kropel aromatu waniliowego, obdartą skórkę z cytryny. W innym naczyniu mieszam 250 g mąki pszennej, 2 łyżeczki proszku do pieczenia i 30 g cukru. W kolejnym naczyniu ubijamy 5 białek ze szczyptą soli na sztywną pianę. Łączę suche składniki z mokrymi w dużej misce. Mieszam do połączenia się składników, następnie dodaję ubitą pianę i znowu powoli mieszam. Na patelni rozgrzewam niewielką ilość masła klarowanego. Łyżką nakładam porcję i smażę na małym ogniu do zarumienienia się naleśników z obu stron. Ważne, aby smażyć je pod przykryciem. Takie puszyste naleśniczki najlepiej smakują z wybranymi ulubionymi dodatkami. Ja polecam świeże sezonowe owoce i syrop klonowy, ale dobre są w każdym wydaniu. A na koniec propozycja podania naleśników, podobnie jak płatków owsianych. Dokładnie. Chodzi tutaj o ich rozmiar, ale zarówno sposób podania, jak i smak są wyjątkowe. Do miski wsypujemy 1,5 szklanki mąki pszennej, łyżkę cukru, 0,5 łyżki proszku do pieczenia, 0,5 łyżki sody oczyszczonej, wbijamy jajko, wlewamy 0,5 szklanki mleka, dodajemy kilka kropelek ekstraktu waniliowego i miksujemy tak, aby powstało ciasto. Powinno być dość gęste. Takie ciasto przekładamy do rękawa cukierniczego lub woreczka, obcinamy rożek i wyciskamy niewielkie kropki na rozgrzaną patelnię z masłem. Smażymy z obu stron na złoty kolor. Mini naleśniki przekładamy do miski, polewamy syropem klonowym, dodajemy ulubione owoce i gotowe. Rozmiar mini naleśników możecie sobie dowolnie zmieniać. Jak zrobicie mniejszy otwór w woreczku, to wyjdą mniejsze.
Mi najbardziej posmakował naleśnik, który Monia upiekła w piekarniku. A Tobie, Monia? Mi smakowała każda propozycja, bo każda z nich jest inna, ale rzeczywiście ten z piekarnika to jest super nowość. Koniecznie spróbujcie i dajcie znać, czy rzeczywiście smakował Wam tak samo jak nam, czy wolicie którąś z innych propozycji w dzisiejszym odcinku. Jeżeli przypadł Wam do gustu nasz dzisiejszy odcinek, to bardzo ucieszy nas łapka w górę oraz subskrypcja. Do zobaczenia niedługo!